Siemano, dzisiaj taki wehikuł na warsztat wjechał. No, potrzebuję w końcu się zabrać, wyczyścić sobie tą soję i ją wpakować w big bagi, żeby sobie czekała do zasiewów, bo pasuje mi zwolnić tam ten garaż. A i tak to trzeba zrobić, także wiecie, wcześniej czy później to nas to nie ominie. I tak, z racji tego, że mam taki młyneczek do takiego, powiedzmy, na podstawowego wyczyszczenia nasion. Tylko tak, żeby oczywiście się za bardzo nie narobić, a robotę zrobić, to planuję tutaj troszeczkę modyfikacji, jak zwykle. Pierwsza to by była taka, że ten silnik sobie muszę wywalić gdzieś na dół, nie wiem, zobaczę tutaj albo tutaj, chyba tutaj go trzeba będzie dać. I tutaj na górę sobie po prostu muszę zrobić taki szeroki zasyp, żeby można było łyżką ostrówkową do tego młynka sobie materiał sypać. No, a jak już zrobimy ten zasyp, to jeszcze delikatnie sobie coś tutaj wykombinujemy, żeby po prostu można było ten młynek, tą wialnię w sumie, tą wialnię troszeczkę podnieść do góry. Zobaczymy jeszcze jak bardzo, ale będę chciał maksymalnie to podnieść, ile się tam będzie dało, tak żeby tutaj ewentualnie później można było zamontować jakiś jeszcze jeden przenośnik i żeby już od razu wyczyszczone ziarno sypać do big baga. Także taki jest plan, a na razie tylko będę chciał sobie wykonać. No zobaczymy, jak tam to wszystko pójdzie, a na razie po prostu będę tutaj działał z tym zasypem. W to bym jakoś tak za bardzo nie chciał ingerować, chociaż nie wiem, zobaczę. Może tutaj to zetniemy jakoś, żeby tutaj tego nie robić, a do tego jakoś... No zobaczymy. W każdym bądź razie co? No tak, to będę musiał wywalić. Na pewno. I tu sobie jakoś przedłużymy w jedną i w drugą stronę. Jakoś to trzeba będzie utkać. Dobra, jeszcze nie mam za bardzo koncepcji. Także co? Na razie wywalam ten silnik. I działamy z tym. Także taka robota dzisiaj. No ogólnie młynek, powiecie, że przeżytek jakiś, ale wiecie, no teraz na takiej wielkości gospodarstwa jak moje, przy powiedzmy takim, przy takim jak gdyby systemie produkcji, czyli po najmniejszej linii oporu, to jednak bazowanie na swoim materiale, przynajmniej częściowo, to jednak no ja tak robię po prostu, że w większości bazuję na swoim materiale. No może nie w całości, ale tak powiedzmy, ja wiem, w 50% korzystam z materiału siewnego, jak gdyby pochodzącego, że tak powiem, z odzysku. Oczywiście, no lepiej by było wziąć i powiedzmy taki materiał w całości kupować. W takim wypadku nawet by to nie była taka maszyna potrzebna. No ale wiecie, o co to wszystko w tym chodzi, nie? O pieniądze i o, jak gdyby to powiedzieć, opłacalność całej produkcji. Dobra, także co? Działamy z tym jakoś. No i dobra, na początek trochę stolarki. I co, dałem sobie tutaj takie łaty, żeby po prostu tutaj odciążyć trochę to dno, bo to nie wiem, jak to jest skonstruowane, ale to jest jakaś taka sklejka cienka, nie wiem, czy tam jest jakieś rusztowanie, no coś tam jest pod spodem. No, ale to już będzie troszeczkę bardziej to wytrzymałe, prawda? Teraz co, przecinam sobie tutaj w tym miejscu delikatnie na zagięciu i po prostu odginam te blachy w dół. No i dobra, odgięte. Teraz co? Trzeba jakiegoś materiału poszukać, żeby tutaj zrobić tą ramkę jakąś. No i dobra, działamy dalej. Już tu powiedzmy sobie tak wytworzyłem taką, powiedzmy, dolną ramę. Oczywiście z łat. I co? Teraz tutaj pójdą takie płyty
Fajny Piotrek, nie? To jest odpadowe, ale nie mogę wam powiedzieć z czego. Ale super materiał, bo jest taki. To jest plastik, aluminium i plastik chyba. Coś takiego, to jest taki kompozyt. Nie, aluminium, plastik i aluminium. Czyli z dwóch stron jest blacha aluminiowa, w środku jest plastik. I dzięki temu to jest takie takie sztywne, ale łatwo się formuje, powiedzmy, do pewnego tam zakresu. Także super materiał. No i tak, to będzie tak mniej więcej, czyli dwie płyty będą wchodziły na jeden bok. Czyli uzyskamy 2 metry. Ostrówek tam ma 1,80 m, ale już nie będę ich przycinał, także wstawimy sobie dwie całe i będzie elegancko. No i tak, teraz kombinuję to jakoś dalej, jakby to zrobić, żeby się nie narobić, ale tu chyba nie ma co kombinować, tylko po prostu, jak już zacząłem to z drewna rzeźbić, to po prostu tutaj sobie drugą parę tych łat wstawiamy gdzieś tak tutaj, na tej wysokości, też nie muszą być na samym końcu, bo to, wiecie, się zahaczy czy coś, lepiej, żeby się to wygięła ta ala blacha, niż żeby tutaj nam złamało konstrukcję. No, także gdzieś tutaj tą drugą parę sobie łat wstawimy i co, tutaj też taki łącznik, żeby to nam się nie chciało rozjeżdżać i by było ok. A na koniec jeszcze tutaj te wsporniki sobie jakieś wstawimy już metalowe, żeby to wszystko trzymało i będzie dobrze, będzie pan zadowolony. No i dobra, nic ciekawego nie znalazłem tutaj na te sporniki. Znaczy znalazłem taki profilek, byłby nawet dosyć fajny, tylko że mam jeden. Nic, najwyżej jutro jeszcze popatrzę. I co, tak chyba go trzeba będzie wspawać. I tu jakiś delikatny obój. Tutaj jak gdyby stąd. I będzie chyba dobrze. I teraz zobaczcie, na jaki pomysł majster jeszcze wpadł. Zamiast tutaj kombinować jakoś z docinaniem skosów czy coś, to przecież wystarczy dać jedną płytę tak, drugą na górę, cyk, w ten sposób. No i tu jak dociśniemy, to zobaczcie, z silikonkiem tylko wystarczy przelecieć i będzie elegancko. No, tu się jedynie może trochę materiał zatrzymywać, no ale w zasadzie można by też było przeciąć tutaj jak gdyby pionowo, znaczy no w ten sposób tę płytę drugą. No i dobra, jeszcze sobie to przekręciłem tutaj, jak gdyby trzymać po bokach, żeby te rogi się nie rozchodziły. I co? I tyle na dzisiaj, także to już jest w miarę. Nawet jakby się uparł, powiem wam, to by się obyło bez tego wspornika, ale na wszelki wypadek sobie tutaj jeszcze coś domajstrujemy. Najwyżej teraz tak nawet w pionie by można było to dać, znaczy się w poziomie,
Niekoniecznie w poprzek, nie? No, dobra. Kończę na dzisiaj. Nawet to fajnie poszło, także ja tam jestem zadowolony. Elegancko, nawet bez użycia spawarki się dzisiaj obeszło. Także do jutra. O, patrzcie, jaka hrabianka tutaj leży wyłożona, jak żaba na liściu. No i dobra, kolejny dzień. Wracamy do gry. Tutaj zobaczcie, jak się elegancko udało wygiąć. Tutaj wystarczy tylko z dwie śrubki to skręcić. I co? No i zostaną w sumie tylko te rogi do dorobienia, jakoś tutaj domajstrujemy i by było w porządku. No i co? Zobaczcie wiejską technologię wyginania Dibonta. Tak się ten materiał nazywa. Nie wiem, czy wczoraj mówiłem. Tutaj sobie tylko jak gdyby to powiedzieć zablokowałem, żeby nam go tutaj nie wyrywało. No i elegancko sobie tylko siedźcie tutaj. Wyginamy ręcznie. No i gotowe. To samo z drugą. Także nawet to powiem wam, że fajnie idzie. Cyk. Dobra, tutaj sobie skręcimy i będzie elegancko. No i dobra, coś tam pospawałem. Spawałem sobie te profilki tutaj. Później tutaj jeszcze to wzmocnienie. Cyk, cyk, to, ten płaskownik. To samo z drugiej strony. No i jeszcze tutaj do ustawiania szczeliny. Także w sumie to zostało po staremu. Musiałem to jakoś inaczej zrobić, żeby to z zewnątrz można było regulować. Ale na razie mi się za bardzo tutaj nie chce przy tym grzebać. No i co, zostały tylko te rogi, ale nie wiem. Zimno trochę, nie chce mi się tutaj marznąć. A poza tym jeszcze muszę sobie skoczyć wodę pospuszczać z pomp, bo zapomniałem sobie, że jeszcze przecież nieogarnięty temat jest z wodą. Także co, ja teraz lecę. No i zobaczę, jak mi się będzie chciało, to jeszcze sobie tutaj coś pogrzebiemy. Ale najpewniej jak będę miał przemoczone ręce, zmarznięte, to pójdę chyba tam się poprzytulać do żony. A młynek zostanie na kiedy indziej. Dobra. W sumie tu z góry nie zostało dużo, tylko te rogi pozatykać, także chwila, moment i było załatwione. I się zajmiemy tymi nogami. No, bardzo dobry plan. Dobra, uciekam, cześć. No i dobra, na polu deszcz. Także się zabrałem za tą konstrukcję. No i tak, w zasadzie góra jest skończona, tutaj sobie to poprzykręcałem po prostu śrubami stolarskimi, także tutaj nic nie wystaje, w miarę jest to przyzwoicie. Później co, jest pociągnięty silikonek na łączeniach, także nic się tu nie powinno na lewo sypać, no i góra powinna być w zasadzie skończona. Jeszcze chyba sobie tutaj tylko zrobię łączenie tej górnej ramy z dolną, żeby tu ewentualnie nacisk z tej łaty też odbierała ta dolna. Także sobie to tylko zaraz na szybkości przykręcimy. No i co, można by się było brać za te nogi, żeby to podwyższyć. I co, zrobię sobie to w ten sposób, że tu sobie puszczę po całości już od tego spornika do samego dołu. Puścimy sobie już, no zresztą zobaczycie zaraz. Mam taki pewien niecny plan, jakby to zrobić, a się nie robić. Także do potem. No i dobra. Młynek już lewituje. Znaczy młynek. Wialnia. Już w powietrzu. Nogi gotowe. No, oczywiście po najmniejszej linii oporu, jak to u ogrodnika.
robię sobie ze starych stempli budowlanych. Delikatnie tylko przyciąłem, wyciąłem te stopy i kawałek rury, żeby przy złożeniu maksymalnym tutaj nic nie wadziło. No i co? Po prostu będzie to w ten sposób zrobione. Tutaj sobie spawamy to mniej więcej o coś takiego. Tak to będzie. Czyli tutaj sobie pociągniemy spawikiem do tego spornika i tutaj jakieś takie płaskowniczki sobie ze dwa damy, żeby tą ramę też trzymało. No i powinno być ok. Tu jest ta zaleta tych stóp, bo też kombinowałem, żeby to zrobić po prostu regulowane, no bo nie zawsze trzeba tak wysoko to wyciągać. A jak, czyli w pozycji najniższej będziemy mieli tak jak teraz. Także na upartego nawet czymś tam by sobie można było to wrzucić do góry ręcznie, a w pozycji podniesionej no to będzie jak gdyby wielokrotność tej długości. Tutaj po prostu się to wysuwa, blokuje się takim przytyczką i można sobie jeszcze dodatkowo, właśnie to jest też ta zaleta tych stempli, że sobie można później podregulować po prostu poziom tego tej wialni, do, żeby to fajnie wypoziomować, żeby się to nie kolebotało. Także taki jest plan. No, nie ma co się tu zastanawiać za bardzo, tylko sobie po prostu biorę teraz spawarkę i to spawam. Szczudła już na miejscu. Tak to wyszło, nawet fajnie. To jest pozycja, jak gdyby to była najniższa i po rozłożeniu by było ile, z 1,5 metra wyżej, także w sumie nie wiem czy by się nie udało sypać do Big Baga od razu z wylotu. Mamy metr, nawet no 1,5 metra możemy spokojnie sobie wywindować do góry, także plus tutaj mamy 1,5 metra, plus jeszcze tutaj jest jakieś 40 cm, czyli chyba do Big Baga spokojnie. Gdyby tylko ostrówek podniósł tak wysoko, to do Big Baga spokojnie by można było sypać od razu z tej wialni. Teraz tak, żeby to jakoś stało się w miarę mobilne, znaczy mobilne, żeby to można było przewozić, to gdzieś tutaj sobie muszę wspawać teraz jeszcze taką poprzeczkę, żeby wózki widłowe można to było od spodu spokojnie sobie złapać. Tak, żeby to bez problemu można było przewozić. No bo to teraz takie, wiecie, jest bardziej... Przedtem były kółeczka, z jednej strony można było podnieść i tam spokojnie się to dało ręcznie. A teraz no, już jest to trochę za ciężkie, żeby się z tym tutaj siłować. No, to jest w miarę przyzwoicie wspawane, zeszlifowałem sobie ten ocynk, żeby to się w miarę pospawało. No i myślę, że tu nie będzie z tym problemu. Spawałem tylko na dole te płaskowniki i u góry jak gdyby do tych wsporników, także powinno być ok. Teraz co? Jeszcze... Dobra, idę szukać tej... Spawałem sobie te poprzeczki i co? Zabrałem się tutaj za te mechanizmy. I tak, to sobie spawałem, tylko nie wiem czy nie krzywo, cholera. Tutaj jest troszeczkę wyżej, a tu niżej. No nic, ale to sobie odegniemy najwyżej, tylko tymi wyregulujemy sobie odgięciem tych krętów. No, także to jest taka nieskomplikowana maszyna. I tak, wziąłem się trochę za tutaj, za tą przekładnię. To jest do napędu po prostu tego sita dolnego. Czy się napędu? Do targania tego sita. O, to tak chodzi. I to ma delikatny luz tutaj, taki, no minimalny, no ale to wiecie, u mnie taki luz nie przejdzie. No, także sobie, nie wiem, chyba sobie rozwiercę tutaj po prostu ten otwór i wstawimy sobie tutaj większą tą, tego stworznia, albo śrubę, nie, to trzeba wspawać coś. Także tak sobie to zrobimy i powinno być dobrze, żeby przynajmniej tutaj nie było tego luzu takiego poprzecznego, nie?
Dobra, także co, działam z tym jeszcze, nawet że mam ochotę, jeszcze dzisiaj także zrobimy sobie tylko to, a na jutro zostanie, na jutro nam zostanie silniczek, podpięcie silniczka, już widzicie koło pasowe, oryginalne jest. No, także gdzieś tu sobie umiejscowimy silniczek, może tutaj na dole nawet by był, w sumie, no tu by było nawet fajne miejsce na niego. U góry, tak w tym miejscu gdzieś mniej więcej. Ewentualnie trzeba będzie tylko tutaj, żeby się nie sypało na niego, ale to jakąś osłonę domajstrujemy i by było ok. Dobra, także działam. Zrobione, niby pierdoła, a powiem wam, że tu chyba godzinę czasu nad tym zaszło. No, jeszcze musiałem moją tokarką szlifierkową tego swożnia. Toczyć. No i co, wstawiłem sobie od razu kalamitkę, żeby tu, wiecie, już było smarowanie jakieś tam przyzwoite. No i dobra, aktualizacja. Już kolejny dzień, dzisiaj biało. I tak, przed chwilą sobie właśnie dorobiłem ten taki, jakby to powiedzieć, syp, kierownicę taką. Oczywiście też z Dibonda, bo z czego by innego. No, tak żeby się to fajnie w jedno miejsce zsypywało. Miałem to robić osobno, jakoś tutaj bardziej na dole, żeby wiecie, niezależnie od tego, to jak gdyby było tutaj zamocowane. Ale tak stwierdziłem, że przy takiej, może by się to nie chciało zsuwać, jakby było to bardziej płasko, a tak to wiecie, no tutaj jak się to będzie kolebotało, to zawsze się to będzie fajnie zsuwało. Także tak to wyszło. No i co, tu jeszcze sobie spawałem takie łańcuszki, żeby po prostu jak podniesiemy do góry tą maszynerię, to żeby nam te rury po prostu nie wypadały, nie? Wiecie, o co chodzi. Teraz co? Jeszcze nie wiem, czy sobie jednej modyfikacji tam u góry nie zrobię, ale to wam zaraz powiem. Na razie sobie zamontuję ten silnik, także opuszczamy go trochę tutaj, tą maszynerię na dół. I co? Sam nie wiem, gdzie to zamontować. Czy tutaj na dole, czy tam u góry pod tym. Jak myślicie? No i dobra, zabrałem się za próby. A tu mówię, coś się tu tucze niemiłosiernie. Patrzę na te sita. A tutaj coś się kolebocze. I co? Taka sprawa, że to jest wyrwane. Nie zauważyłem tego wcześniej. No, tu już pan Adam, widzę, coś sobie cerował. No, niby jednak trzeba to będzie jakoś troszeczkę wzmocnić, nie wiem jeszcze jak. No, ale zobaczymy. Dobra, coś tutaj się wykombinuje. Chyba sobie mam ochotę to całkiem wywalić. Wyczyścić ładnie, wyszlifować i dopiero zacząć tutaj coś cerować, żeby to w miarę po bożemu zrobić. No i co, pierwsze próby jakieś tam były, tak sobie to zrobiłem, tutaj jest jak gdyby to powiedzieć ta regulacja naciągu paska, ten silnik dałem tutaj, bo co, dlatego dałem taką dużą regulację, bo planuję tu jeszcze zmienić to koło na większe trochę i żeby jakoś to w miarę już później bez przeróbek było, to tak dałem taki duży zakres, bo tak mi się wydaje, że troszeczkę za szybko chodzi na tym małym kółeczku, także przydałoby się troszeczkę zredukować te obroty. No i co jeszcze? Aha, właśnie tak się zastanawiałem, czy tutaj nie pasowałoby na to dno jeszcze rzucić takiej, jakby to powiedzieć, takiego paska, żeby cała siła jak gdyby z tego materiału, który tutaj by zalegał, nie oddziaływała bezpośrednio na to dno, tylko jakiś tutaj zrobić paseczek i żeby to troszeczkę wstrzymywało tą masę, bo zobaczcie, to jest takie cieniuteńkie, a poza tym to jest w zasadzie ten kosz, nie? I on wisi na czterech takich tylko wieszakach i wydaje mi się, że mógłby być z tym problem po prostu, gdybyśmy to wzięli i rzucili taką całą masę na
na taką cieniutką blaszkę, nie? Z czasem by się to mogło jakoś tam zmęczyć materiał i po prostu by to popękało. Dobra, ale nic, działam z tym jeszcze, żeby przynajmniej dzisiaj jakieś próby zrobić na gotowo. Także działamy. No i dobra, niby pierdoła, a powiem wam, zeszło na tym chyba z 2 godziny. No, tutaj za bardzo nie było do czego nawet tego spawać, bo tu jest taka cieniutka blaszka. Także co, wstawiłem sobie taką większą łatę i już to powinno być z tym ok. Także już do tego raczej wracać nie powinienem. No, tu sobie też przerobiłem, jak gdyby to powiedzieć, tą szpilkę wywaliłem. Wstawiłem troszeczkę tutaj grubsze też, jak gdyby to, bo to była jedna nakrętka, także wstawiłem sobie dłuższą, żeby tutaj też już to nie wyrabiało się na tym. No i docelowo tu będę chciał zrobić jakieś łożyskowany ten przegół, żeby już tutaj do tego nie trzeba było wracać, ale na razie zostaje po staremu, także tak to wygląda. Teraz co? Składam to i zabieram się za tą górę i by było chyba dzisiaj już na tyle, bo zimnało się zrobiło, także działam. No i dobra, coś się kolebocze, ale zobaczcie, nawet nie wiedziałem, a udało mi się stworzyć samobieżny młynek wędrujący, kroczący, o młynek kroczący. No, trzeba będzie, nie wiem, albo to wiązać, albo jakieś gumy dać na tym. Zobaczcie, zaraz wyjedzie, tak się rwie do roboty. Trochę za wysokie te obroty są, tak jak tam mówiłem. Także trzeba to będzie po prostu zmniejszyć i może to jakoś ustanie. No i dobra, zrobione. Sita takie, no są jakie są, no przydałoby się to wszystko pozmieniać. Jakiś nowy zestaw sit zamówić. No, może kiedyś się do tego dojdzie. I co, jeszcze sobie tutaj wstawiłem tą przysłonę z góry. Tak jak wam to mówiłem wcześniej, że tutaj jak gdyby cały nacisk nie szedł na to dno od tego kosza sitowego, tylko powoli będzie tutaj tak się zsuwało wszystko. Także teoretycznie powinno być wszystko ok. A jak będzie, to zobaczymy jutro. Także dzisiaj koniec. Ja tu tylko sprzątam i das hopa.